Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj strona 207 naszego podręcznika, temat powstanie Solidarności. I jakie mamy cele, co my musimy poznać? No musimy poznać proces powstawania tej organizacji, o której gdzieś tam już wspominaliśmy. Jak ta organizacja funkcjonowała i od czego się zaczęło w ogóle pomysł, żeby taką organizację założyć. Słuchajcie, rok 80. to już jest taki rok przełomowy. A cała sytuacja zaczyna się w latach 70., kiedy Edward Gierek potwornie zadłuża nasze państwo, inwestuje w cudzysłowie w takie rzeczy, które nie są opłacane dla naszego państwa. W związku z tym kryzys się pogłębia, a władze nie mają żadnej koncepcji na to, jak z tego kryzysu wyjść. W sklepach zaczyna brakować podstawowych, słuchajcie, produktów. Rząd, nauczony doświadczeniem, żeby nie ogłaszać podwyżek cen, wprowadza tak zwane ciche podwyżki, więc nie informując społeczeństwa, podnosi się ceny. Ze względu na to, że obawia się po prostu reakcji, obawia się kolejnej fali strajków. Ale ta fala jednak nadciąga i latem 1980 roku na Lubelszczyźnie dochodzi do pierwszych takich wydarzeń strajkowych. I to się dzieje na Lubelszczyźnie i wydarza się coś, co do tej pory się nie wydarzyło, albowiem media całkowicie przemilczały tą sytuację, nie przekazały żadnej informacji. Taką informację w ogóle o strajku podała tylko Radio Wolna Europa. I to był sygnał, że władze próbują po prostu zmanipulować troszeczkę, przykryć przed resztą społeczeństwa stan rzeczy, który się dzieje w Polsce. W związku z tym, że Radio Wolna Europa jednak nadaje, społeczeństwo dowiaduje się i w sierpniu dochodzi do strajku w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Powód był dosyć taki prozaiczny, można byłoby powiedzieć, ponieważ powodem tego, że pracownicy stoczni zastrajkowali, było zwolnienie działaczki związków zawodowych Anny Walentynowicz. Anna Walentynowicz po prostu została zwolniona z pracy i zwolniony został z pracy Lech Wałęsa. I stoczniowcy rozpoczynają strajki, oczywiście żądają nie tylko przywrócenia Anny Walentynowicz, jak i Lecha Wałęsy do pracy, ale żądają również podwyżek płac, wybudowania pomnika, który upamiętni poległych kolegów z grudnia 1970. I ogłoszono wtedy po raz pierwszy tak zwany strajk okupacyjny, to znaczy, że stoczniowcy byli w pracy, jednakże nie podejmowali działań, okupowali, można powiedzieć, swój zakład pracy. Strajk się rozpoczął dokładnie, żebym Was nie skłamała, 14 sierpnia, a już 16 sierpnia władze zakładowe podpisały porozumienie ze strajkującymi, które mówiło m.in. o tym, że Anna Walentynowicz i Lech Wałęsa wracają do pracy. No i wtedy pracownicy odstępują, słuchajcie, od strajku okupacyjnego, zaczynają powoli wracać do pracy i nagle na ich drodze, kiedy oni zaczynają się rozchodzić już, na ich drodze staje Anna Walentynowicz razem ze swoją koleżanką Aliną Pieńkowską i mówią: nie, słuchajcie, nie rezygnujcie z buntu, to, że ja wracam, nie rozwiązuje naszych problemów. I ten strajk, który był wcześniej okupacyjny, nagle przeradza się w nowy strajk, tak zwany strajk solidarnościowy, gdzie przyłączają się nie tylko stoczniowcy, ale zaczynają się przyłączać inne zakłady. Zostaje po raz pierwszy założony pierwszy taki międzyzakładowy komitet strajkowy. Na czele tego komitetu staje Lech Wałęsa i razem ze swoimi współpracownikami przygotował takie żądania do władz, które przeszły do historii pod nazwą 21 postulatów. Czego między innymi żądano? Żądano między innymi tego, aby można było w każdym zakładzie utworzyć wolne związki zawodowe, aby była zagwarantowana wolność słowa oraz zażądano uwolnienia wszelkich więźniów politycznych. Słuchajcie, do tego strajku solidarnościowego
Przyłączają się zakłady nie tylko na Wybrzeżu, ale również w Polsce. Ten strajk robotników zaczynają popierać też osoby związane z intelektualną grupą. Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, popiera również Komitet Obrony Robotników, m.in. Lech Kaczyński. I coraz większy zasięg, coraz więcej sojuszników, jaki zyskuje ten międzyzakładowy komitet strajkowy, powoduje, że ostatecznie 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku Lech Wałęsa takim słynnym swoim długopisem, słuchajcie, góralskim dużym, podpisuje tak zwane porozumienia sierpniowe. 31 sierpnia 1980 rok. Jest to też taka data symboliczna, którą uznaje się za powstanie Solidarności na podstawie tych porozumień sierpniowych. Właśnie porozumienia pozwalały utworzyć te związki zawodowe. Najpierw porozumienia były podpisane w Gdańsku, następnie w Szczecinie i w Jastrzębiu-Zdroju i tradycyjnie władza, żeby pokazać chęci dokonania jakichkolwiek zmian, odwołuje Edwarda Gierka i powołuje Stanisława Kanię na pierwszego sekretarza. I na mocy tych porozumień sierpniowych rzeczywiście zostaje utworzone NSZZ Solidarność. I tą historię już mamy na 209 stronie. Ja Wam zawsze opowiadam tak, jak jest zgodnie z podręcznikiem, więc czasami będę pokazywała, gdzie jesteśmy. Powstanie NSZZ Solidarność. NSZZ, czyli Niezależne Samorządne Związki Zawodowe Solidarność. Pierwsze zebranie delegatów odbywa się we wrześniu. Mówi się o tym właśnie wtedy o nazwie. Przewodniczącym zostaje Lech Wałęsa, w zarządzie jest też Andrzej Gwiazda. I teraz władze oczywiście próbują przyblokować, bo to, że oni się spotkali i założyli związki zawodowe, to jeszcze trzeba było ten związek zarejestrować w sądzie. No i to próbowały władze przyblokować. Ta rejestracja odbyła się dopiero w listopadzie i uznano, że to jest w ogóle, kiedy w listopadzie to zatwierdzono istnienie takiego związku, to uznano, że jest to jedna z największych organizacji takich opozycyjnych od czasów Mikołajczyka. Słuchajcie, to jest od czasów, można powiedzieć, zaraz po II wojnie światowej. I teraz do Solidarności mniej więcej w tym czasie miało już należeć 10 milionów osób. To była więcej niż połowa zawodowo czynnych osób. Więc była bardzo duża grupa ludzi. Do Solidarności zapisywali się nie tylko robotnicy, intelektualiści, ale również okazało się, że działacze PZPR-u porzucali swoje legitymacje i wstępowali do Solidarności. I od tego momentu przez 15 miesięcy, słuchajcie, mówiono, że trwa karnawał Solidarności, że to jest taki piękny czas działania Solidarności, chociaż ten czas był dla samej Solidarności bardzo trudny. 10 milionów osób bierze udział w Solidarności. Słuchajcie, nierealne jest, żeby te 10 milionów osób miało takie same poglądy. W związku z tym zacznie przez ten okres tych 15 miesięcy tego karnawału dochodzić do spięć, dochodzić do kłótni, dochodzić do różnicy poglądów. Stąd później ta Solidarność zacznie się rozlatywać. Ale ten karnawał na czym polega? Po raz pierwszy można publicznie wyrażać swoje zdanie. Solidarność może legalnie wydawać swoją prasę, czyli Tygodnik Solidarności. Struktury są zakładane w każdej jednostce. Nie tylko w zakładach, słuchajcie, pracy, w zakładach robotniczych, ale w wojsku, w milicji, w prokuraturze, w sądach, wszędzie. Był wydawany ten tygodnik, tak jak mówiłam, on był niezależny od władz państwowych, jednak był cenzurowany, ale można było. Wybudowano pomniki na cześć poległym w grudniu 70 roku, czy ofiarom poznańskiego czerwca 56 roku. Słuchajcie, bardzo, bardzo taki pozytywny dla działaczy Solidarności czas.
Na to wszystko spogląda, pamiętajcie, Rosja, która widzi, co się dzieje. Jest zaniepokojona tym, że w Polsce dochodzi do takiego dużego ruchu opozycyjnego i Rosja rozpoczyna manewry przy naszych granicach. Następuje taki strach, że Rosjanie być może szykują się do wkroczenia, tak jak w 1968 roku, żeby sytuację uspokoić. Breżniew jednak jasno powiedział, że on wyklucza interwencję i wręcz żąda od naszych władz, żeby to nasze władze rozprawiły się z Solidarnością. Skąd taka decyzja? A no, ta decyzja prawdopodobnie o niewkroczeniu na nasze tereny wzięła się stąd, że w Stanach Zjednoczonych wtedy pojawił się niejaki pułkownik Kukliński, Ryszard Kukliński, który dostarczył Amerykanom informacji na temat sytuacji w Polsce. To był polski oficer, który współpracował z CIA. Przepraszam. Słuchajcie, polski oficer i on ściśle współpracował z Amerykanami i kiedy ta informacja dotarła do prezydenta Jimmy'ego Cartera, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, to prezydent zagroził Stanów, że jeżeli Breżniew zdecyduje się na interwencję, to spowoduje to niesamowite sankcje, które zostaną nałożone na państwa komunistyczne, a że państwa komunistyczne są w słabej kondycji ekonomicznej, obawiano się tego, że lepiej nie zadzierać. I słuchajcie, to co można było robić? No można było tej Solidarności utrudniać działania, czyli nie respektować tego, co zostało zawarte w porozumieniach, słuchajcie, sierpniowych. I na przykład nie przydzielano lokali, które obiecano solidarnościowcom. Obiecano w porozumieniach sierpniowych, że będą wolne soboty, no uciekano od tego, od tej obietnicy. Zastraszano tych związkowców, zaniechano żadnych działań, żeby coś tam dla nich nie robić. Widząc, że sytuacja nie za bardzo się zmienia, znowuż władze posuwają się do stałego swojego numeru, czyli wybierają nową osobę na pierwszego sekretarza i jest to już Wojciech Jaruzelski. Postać już nam będzie znana. I słuchajcie, coś się wydarzyło. Wydarzyło się coś, co nazywało się kryzys bydgoski. I kryzys bydgoski to była taka sytuacja, że w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady Narodowej i podczas tego spotkania pobito i wyproszono działaczy Solidarności. I tutaj związkowcy zorganizowali taki strajk 4-godzinny, strajk ostrzegawczy na terenie całego kraju. Tu już nie mamy do czynienia tam Gdańsk, czy Trójmiasto, czy Poznań. Cały kraj stanął na 4 godziny. I ten strajk był bardzo powszechny. Pewnie by się rozrósł, jednak wydarzenia w Bydgoszczy no, pociągnęły za sobą pewne represje, tak? Te osoby zostały w jakiś sposób ukarane. I widząc, Solidarność widząc, co robią władze, że nie pozwalają na legalne, słuchajcie, buntowanie się, nie pozwalają na to, żeby zastrajkować, czują pismo nosem, będą chcieli nas rozwiązać. A w ogóle skąd się wziął ten problem w czasie tego spotkania w Bydgoszczy? No, wspomniałam, że tam się spotyka jakaś wojewódzka Rada Narodowa. O co chodzi? No bo tutaj zapowiedziano taką pewne przedłużenie pewnych umów. W połowie 1981 roku, dokładnie tam w marcu, może nie w połowie, na początku, przedłużono manewry Układu Warszawskiego, czyli gdzieś funkcjonowało, słuchajcie, wojsko i to się związkowcom nie spodobało. Dlatego nie weszli na te obrady tej Wojewódzkiej Rady Narodowej, zostali pobici, wyproszeni, robią strajk 4-godzinny i widzą, że władze dążą do tego, żeby ich całkowicie zlikwidować. W związku z tym związkowcy podejmują decyzję. Szykujemy się do potężnego strajku na terenie całego kraju. Związkowcy rozpoczynają gromadzić zapasy żywności, nawołują do strajku generalnego.
I coś się wydarzyło. I wtedy, ponieważ w 1981 roku, jak się spotkali związkowcy, wybrali nowego przewodniczącego, czyli Lecha Wałęsę, Lech Wałęsa bez konsultacji z pozostałymi członkami, z tym zarządem, odwołał zaplanowany na 31 marca strajk. Odwołał ten strajk generalny. I to spowodowało niesamowity kryzys w Solidarności. Część działaczy związkowych wystąpiła przeciwko Wałęsie, jego takim jednoosobowym decyzjom. Wałęsa, przypominam, podjął decyzję sam. I w tym czasie milicja, wojsko, tajne służby dostały jasny sygnał. W Solidarności jest problem. I to jest dobry moment dla władz, aby zbrojnie zakończyć ten karnawał Solidarności. A co to znaczy zbrojnie zakończyć? A to jest kolejny temat, który może być Wam znany z tej ilustracji. I to będzie, słuchajcie, kolejna nasza rzecz, jak zbrojnie zakończyć działanie Solidarności. Na tą chwilę wszystko, do zobaczenia kolejnym razem.